Cześć Wam, tu The Maze Runner i nagrywam ten głupi filmik po raz trzeci, ponieważ jakiś numer próbuje się do mnie dodzwonić, a ja po prostu nie chcę teraz rozmawiać, nie mam czasu i przez to mi się psuje filmik. No, dobrze, otworzyłam, bo tak, otworzyłam już paczuszkę, która była na unpacking, no bo wiadomo, ale przeczytam jeszcze raz wierszy. Druga Julka, dziękuję bardzo za wymianę z Tobą, mam nadzieję, że ten ogier będzie pięknie wyglądał w innej maści, bo Twoje customy są jak zawsze pięknie i dokładnie zrobione i na koniec taka mała rymowanka lub wierszyk, kto wie. Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, zawsze tym ry rozweseli Cię. Jeszcze koniś. Pozdrawiam, to się Antosia Koza Kucyk. To jest Kucyk mniejszy, Ty zeszlej i mój nazywa się Duduś. Ładny. A tutaj, jak już zdążyliście zauważyć, z wymiany był ogier trakeński, bo ja wysłałam zestaw na kucyka ze Szlejch, a dostałam właśnie w zamian jego. On idzie na Drastika, mianowicie, no, mój Vanaheim zostaje oczywiście u mnie, bo kocham go. No i część koni, które miały iść na sprzedaż, jednak nie sprzedaję, więc zostają. I zaraz Wam jeszcze pokażę, co mam. Tak. Jemu, co chcę zrobić? Chcę mu grzywę zmienić i zrobić mu długą. Uszy mu zmienię na inne całkowicie. Ogon chcę mu zmienić, ale jeszcze zobaczę, bo w sumie podoba mi się ogon jego, bo jest taki ładnie w sumie zrobiony. Aczkolwiek chciałabym zrobić taki krótszy i taki zakręcony tutaj, żeby się tu tak układał. W tą stronę, tak jak mniej więcej mam Marvary z Breyera. Chcę mu zrobić nogi inne, mianowicie ma stać po prostu w miejscu z wyprostowanymi nogami. No a maść jeszcze nie wiem. Myślałam nad gniado srokatą albo gniadą, ciemną gniadą z jabłkami lekkimi lub brudny kasztan z jabłkami, ale to jeszcze zobaczę, bo to będzie naprawdę porządnie wykonany Drastik, którego będę robiła dopiero za jakiś czas, bo jednak koń na przeróbkę mam naprawdę dużo, więc pierw ruch pójdą przemalowania, a dopiero później Drastiki, więc no jojoj, za długi, długi czas będę go dopiero robiła, ale pokażę Wam konie, które mam jeszcze na sprzedaż i które zostały u mnie. Mianowicie na sprzedaż zostały te. Asgarda sprzedaje, Adamasa sprzedaje, Mahonia od Metal Fish Art sprzedaje, mojego customa też sprzedaje, Orkana, Aquę, Logana, Ziemniaka, Haflingerkę i Festusa. I widziałam w komentarzach, że jeszcze sprzedałam właśnie Nevadę, Atenkę, tutaj podobno, ale jeszcze nie wiem. No i te tutaj idą do jednej osoby. Mianowicie tak, tutaj są konie na przeróbkę, ale widziałam w komentarzach, że parę osób mi pisało, że sprzedaję perełki najważniejsze dla mojego kanału, co jest nieprawdą, ponieważ najważniejsze konie oczywiście sobie zostawiłam. Mianowicie tak, zostają jednak te tutaj modele, Hanowery zostają, Roy zostaje, te konie tutaj zostają, Shire'y zostają. Ale tak, powiem Wam, które są właśnie najważniejsze według mnie dla mojego kanału. Jest to właśnie Roy, Nanga, Parbat, Taiga, Thomas, tak średnio, ale na pewno Asahim, na pewno Jupiter, na pewno, kto tutaj jeszcze tak jest, więc zaraz zerknę, przyjadę tak tylko tutaj. No w sumie nie wiem. Na pewno Camaro. Na pewno, no Camaro tak średnio, ale na pewno Omega zostaje, tylko idzie na przemalowanie. Solon tylko idzie na przemalowanie i przerobienie całkowicie. Frisco też idzie całkowicie na przerobienie. Te rzeczy aż tak ważne nie są. Castiel idzie na przemalowanie tylko. A te najważniejsze oczywiście zostały. Overwatch została, Jarvis jak kochany, Icarus, Shadow Spire, Lazarus został, Batman oczywiście jest, Kalik jest, jest Drachma, jest Vertigo, jest Guardian.
Belka oczywiście. Ta tutaj na razie sobie stoi, ale może ją sprzedam kiedyś, jeszcze zobaczę. Oczywiście moje perełki tutaj są. Simon jest i oczywiście jest Asturio. Minnesota także. Więc sądzę, że jednak najważniejsze zostały. No i widziałam, że mój ostatni filmik z vlogiem ze sprzątania gablotki naprawdę Wam się spodobał. I myślę, że więcej będę robiła takich filmików, w sensie takich vlogów różnych, ale to jeszcze zobaczę. Na przykład właśnie vlog z jakiegoś sprzątania, vlog powiedzmy z jakiegoś wyjścia na spacer ciekawego dość, na przykład z modelami czy coś w tym stylu, ale jeszcze zobaczę. I mam do Was pytanko, jeśli chodzi o filmy z twarzą. Czy chcielibyście na przykład, abym unpackingi robiła z twarzą czy bez? Ze statywem czy bez statywu? Dalej, czy mam robić z twarzą właśnie tego typu konkursy i tak dalej, i tak dalej. Piszcie mi w komentarzach wszystkie propozycje. Ja postaram się je oczywiście wysłuchać i przeczytać wszystkie. No to by było na tyle, muszę iść ogarniać do szkoły rzeczy. Dziękuję za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Pa, pa!